Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To, że przyjęłyście do swojego serca Komunię Świętą i ten tydzień cały nazywamy Białym Tygodniem, kiedy przychodzicie do Kościoła, by radować się z tego, że możecie przystępować do Komunii Świętej i codziennie przyjmujecie Pana Jezusa do serca. I chciałbym dzisiaj, byśmy zastanowili się nad tym, dlaczego ten tydzień nazywamy Białym Tygodniem i skąd się on wziął. I myślę, że żadna to tajemnica, że Biały Tydzień kojarzy się z białą szatą, którą nosicie na sobie uroczyście, żeby podkreślić ważną uroczystość dla was i dla nas przy okazji też, bo Kościół jest pięknie wystrojony i możemy razem z wami w tej uroczystości uczestniczyć. I ta biała szata, którą nosicie, podkreśla, że jest to bardzo uroczysta chwila. Ale uwaga, Biały Tydzień wcale nie jest związany, bezpośrednio przynajmniej, z Komunią Świętą, a dawniej był związany z chrztem. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że dawniej, bardzo dawno temu, to był gdzieś mniej więcej IV, V wiek i od samego początku udzielano chrztu Komunii Świętej i bierzmowania od razu, jednego dnia i tylko dorosłym. I było to jeden dzień w roku, w Wielką Sobotę, dokładnie w nocy, z soboty na niedzielę. I tego dnia udzielano chrztu, Komunii Świętej i bierzmowania. Tym, którzy przygotowali się, chcieli być ochrzczeni, zostać chrześcijanami. A pewnie dzieci uczestniczyły kiedyś w chrzcie, nie swoim, bo swojego nikt nie pamięta, ale byliście pewnie na mszy świętej, kiedy był udzielany chrzest. I w czasie chrztu jest taki moment, taki obrzęd, kiedy nakłada się białą szatę na nowo ochrzczone dziecko. No to jest teraz taki symboliczny kawałek materiału białego, który się kładzie na dziecko. I w taką białą szatę dawniej ubierani byli ci, którzy przyjmowali chrzest. Właśnie ubierali na siebie całą białą szatę. Wy teraz też jesteście ubrani w taką białą szatę. Ksiądz, który odprawia mszę świętą, też zawsze ma białą szatę pod ornatem. Taką jak wy, ona się nazywa alba. Od łacińskiego słowa, bo albus to biały. Czyli alba biała. I ta szata jest biała zawsze. I wy też jesteście w białych szatach. I ta szata biała oznaczała czystość duszy. A więc nowo ochrzczeni ubierali białą szatę, by pokazać na zewnątrz, że ich dusza jest czysta. Obmyta w wodzie chrztu. I tak jak powiedziałem, wtedy przyjmowano od razu trzy sakramenty. Chrzest, Komunię Świętą i bierzmowanie, bo to byli ludzie dorośli. Teraz rozciągnęło się to w czasie i jako niemowlęta przyjmujemy chrzest. Później w tym wieku, w którym wy jesteście, Komunię Świętą, a jeszcze za parę lat przyjmiecie sakrament bierzmowania. A więc jest to oddzielone, a kiedyś było jednego dnia. I właśnie ci nowo ochrzczeni mieli tak zwany Biały Tydzień, który był zawsze w oktawie Wielkanocy, no bo chrzest przyjmowali w nocy, z soboty na niedzielę w Wielkanoc, a więc Biały Tydzień był zawsze tydzień w tygodniu po Wielkanocy. I do dzisiaj jest ten zwyczaj, że jest to taki uroczysty tydzień w Kościele. Mimo, że już teraz ochrzczonych zazwyczaj w tym momencie nie ma. Chociaż zdarza się, że w Wielkanoc są także chrzty. I słuchajcie, i dlatego ten zwyczaj przeniesiony został na czas Komunii Świętej teraz. Że ten tydzień, kiedy
dzieci po raz pierwszy przystępują do Komunii Świętej, jest tak uroczyście obchodzony. Ale chciałbym właśnie zwrócić waszą uwagę, że ta biała szata przede wszystkim przypomina nam chrzest. I to, że jesteście ubrani dzisiaj w białą szatę, to powinno wam przypominać chrzest, który zmył was cały brud grzechu. Wtedy to był tylko grzech pierworodny, bo innego grzechu nie popełniliście jako niemowlęta. I od tego momentu każdy z nas ochrzczony stał się dzieckiem Bożym. I tą białą szatę ubraliście teraz po spowiedzi świętej, bo w sobotę przed Komunią Świętą była spowiedź święta. Oczyściliście duszę swoją, żeby była czysta, żebyście mogli przyjąć Komunię Świętą. I teraz jest to bardzo ważne, żeby zachować czystą duszę. Ta biała szata, którą nosicie, a tylko przez ten tydzień będziecie ją nosić, później już będziecie ubierać normalne ubranie. Będziecie chodzić ubrani do kościoła odświętnie, ale w zwyczajne ubranie. Nie takie białe alby. Ale ta biała alba ma wam przypominać, że przyjmujemy Pana Jezusa zawsze z czystą duszą. Nigdy nie może być ona zabrudzona grzechem. Ma być czysta, tak jak ten strój. A wiecie, że biały strój, a szczególnie wasze mamy to wiedzą, bardzo łatwo zabrudzić. Bardzo łatwo. Wystarczy, wyjdziecie gdzieś, otrzecie się o drzewo, o ławkę i już za chwilę jest plama. Biały strój ładnie wygląda, ale bardzo łatwo go zabrudzić. I podobnie jest z naszą duszą, która jest czysta. Bardzo łatwo ją splamić grzechem. Ale tak jak białą szatę można wyprać w pralce, używając proszku do prania, tak duszę można oczyścić nie w pralce, a w konfesjonale. I nie proszkiem do prania, a krwią Chrystusa, który obmywa naszą duszę. A więc korzystajcie z tego, że jest konfesjonał, że można oczyścić swoją duszę, żeby była śnieżno-biała, i starajcie się zachować waszą duszę tak czystą, jak zachowujecie czyste wasze odświętne stroje komunijne, żeby wasza dusza zawsze była czysta i by Pan Jezus mógł przychodzić do czystej waszej duszy. I to, co mówię, mówię do wszystkich, bo nie tylko do was, ale do nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze zachowywali białą szatę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, żeby nasza dusza zawsze była miła i podobała się Panu Bogu. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub, wspieraj, podaj dalej.